Ksiądz, nie zważając na szalejącą epidemię, organizował rekolekcje w swojej parafii. Mieszkańcy bronią duchownego. Ksiądz ochoczo zapraszał mieszkańców do kościoła na rekolekcje. Niektórzy są tym faktem rozgoryczeni i nie potrafią zrozumieć lekkomyślności duchownego. Sytuacja z każdym dniem stawała się coraz napięta, a po tłumaczeniach księdza, pojawił się również sprzeciw parafian, którzy zaciekle go bronią. W czasie epidemii ksiądz organizował rekolekcję skandal wokół rekolekcji wybuchów w Zawadce Osieckiej, gdzie ksiądz Bogdan Hachn zapraszał mieszkańców na rekolekcję do kościoła. Rozgoryczeni jego zachowaniem mieszkańcy miejscowości postanowili napisać do redakcji Jasło. Nasze miasto, by nagłośnić absurdalne zachowanie duchownego. Portal nagłośnił sprawę, upubliczniając korespondencję mieszkańców. Ksiądz proboszcz na Facebooku nawołuje do tego, by przychodzili do kościoła w czasie zagrożenia epidemią, organizuje rekolekcje. Ludzie chodzą, bo boją się mu postawić i boją się opinii innych, co ludzie powiedzą, jak nie pójdziemy do kościoła. Jesteśmy małą wioską. Każdy każdego zna. Najnowsze zalecenie tego księdza to, zachęcam, by jedne osoby z domu przyszły w poniedziałek, inne we wtorek. Przecież to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Napisano w mailu. Niedługo potem głos zabrał sam zainteresowany, wyjaśniając, że nikogo nie zmuszał do uczestnictwa we mszy, a także, że miał na uwadze rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Wytłumaczył także, że do przybycia na rekolekcję zachęcał osoby będące poza grupą ryzyka, a także w pełni zdrowe, jednocześnie dodając, że nikt nie zostanie wyrzucony ze świątyni, nawet mimo wyraźnych objawów. Zachęcam do udziału we mszy. SW. Osoby, które nie są w grupie ryzyka. Proszę, by starsi i dzieci pomodlili się w domu. Bardzo proszę, by do kościoła nie przychodziły osoby z objawami przeziębienia. Oczywiście nikt kościoła nie zostanie wyproszony, a niech to będzie przejaw naszej odpowiedzialności za innych, napisał na facebookowym profilu ksiądz Hachn. Parafianie murem za duchownym w odwecie na obrazy księdza ruszyli wierni, zaciekle go broniąc. Chwilę po nagłośnieniu sprawy redakcja otrzymała mnóstwo telefonów od parafian, stojących murem za duchownym. Ich zdaniem ktoś chce zaszkodzić kapłanowi. Dzisiaj grzeje, 1. Chiny mają propozycję dla Polski, chodzi o koronawirusa. Niebywałe, może okazać się kluczowa w walce z epidemią 2. Dziewczyna polizała deskę w publicznej toalecie. Blogerka uznała, że jest zbyt piękna i bogata, by się zarazić, ktoś chciał wbić szpilę księdzu proboszczowi, dobrze wiemy kto. To jedna i ta sama osoba. Ciągle walczy z naszym księdzem, nikt nie wie po co i dlaczego, przyznał jeden z mieszkańców.
Jak ktoś nie chce chodzić do kościoła, to nie chodzi, nie ma przymusu, a na pewno takiego przymusu nie stosuje nasz ksiądz proboszcz. Zawsze jest po naszej stronie, zawsze z nami, wyjaśnia wierna. Najlepsze newsy dnia, źródło, Jasło. Nasze miasto. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.